Umiłowani, szczególnego rodzaju pielgrzymi, pielgrzymi kapłani, siostry zakonne, wszyscy drodzy, świeccy, Bóg zabacz, żeście przyszli, by uczestniczyć w tej wyjątkowej pielgrzymce na Jasną Górę. Chociaż to jest pielgrzymka do parafii. Do parafii. Parafie to są rodziny w Kościele Świętym. To są rodziny, gdy chodzi o nas, Częstochowe, Kościoła Częstochowskiego. Do nich pielgrzymujemy, do tych parafii. Tutaj do katedralnej, wielkiej parafii, chociaż małej może, gdy chodzi o ilość wiernych, ale wielkiej z racji na swoje przeznaczenie ogólnokościelne. Kościół ten jest głową i matką wszystkich kościołów. I w ten sposób parafia jest jakby parafią matką kościołów archidiecezji. Gromadzimy się tutaj, w tej świątyni, a potem pójdziemy do najstarszej parafii Częstochowy, do parafii świętego Zygmunta. A potem, jak jest to ważne dzisiaj, do naszej Komposteli. Pragnąłem bardzo, wyraziłem życzenie wobec proboszcza parafii świętego Jakuba, żeby ufundowali wielki pomnik świętego Jakuba, który idzie i do Komposteli, do Hiszpanii, i na Jasną Górę. Nie jest zwrócony do wiernych, ale z wiernymi. Częstochowy idzie do Matki Boskiej i do Komposteli. Święto Jakuba tam. Chcemy się bardzo pomodlić. I wreszcie obok rektorackiego kościoła imienia Maryi na Jasną Górę. Taka jest nasza pielgrzymka. Wiecie, moi kochani, że ona się odbywa już od wielu dni, od parafii do parafii. Niektórzy księża całe kilometry pokutne odprawiają. Ksiądz biskup Andrzej mi mówił, że jego pielgrzymka ponad 40 kilometrów miała. Więc coś takiego, idą kapłani. Może skromnie, pokornie, bo to są parafialne pielgrzymki, gdy chodzi o ilość. To nie jest jedna pielgrzymka, ale cała akcja wielka. I tak wołamy, wołamy, wyciągamy ręce. Boże, ulituj się nad nami. Czynimy to, co Pan Jezus nam nakazał. Aż dwa razy w Ewangelii jest prośba Pana Jezusa, żeby się modlić o powołania.
do kapłaństwa, do apostolstwa. Bo żniwo wielkie, a robotników mało. Żniwo wielkie, w dzisiejszych czasach wielkie, bo dusza chrześcijańska bardzo się zlaicyzowała, wyziębiła. Zimno, zimno. Duchowe Boże przedstawiają nieraz Europejczycy, także i Polacy, także i kapłani. Płaczemy w imieniu kapłanów. Naprawdę trzeba, żeby uderzyć w swoje serce, jak pisze pięknie ksiądz Jan Twardowski, stuknąć w serce, jak w kamień. Trzeba uderzyć w siebie. Albo Europa to uczyni, albo zginie. Przecież Pan Jezus powiedział, jeśli się nie nawrócicie, nie będziecie pokutować, zginiecie. Bóg to powiedział. To, co obserwujemy w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Europie zwłaszcza, jest przerażające. Tak pięknie, że w naszej Częstochowie w ramach niedzieli jest tu panie redaktor, dawny redaktor, taki krzyk uczynił. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Europa Chrystus. To jest takie uderzenie. Dobrze, że to w Częstochowie się zaczęło. Właśnie chcemy. Chcemy uderzyć w serce Europy. Ale właśnie jak? Właśnie tak, że będziemy błagać o powołania kapłańskie i zakonne też. A właściwie o odpowiedzi człowieka na powołanie. Powołania są, tak jak Jezus wołał nad Jeziorem Galilejskim. Pójdźcie za mną, zostawcie sieci, ryby, pieniądze. Jak wołał do Mateusza, zostaw na stole celniczym słupki z pieniędzmi. Pójdź za mną. Tak jak było wtedy, tak jest wciąż. I dzisiaj Jezus właśnie woła, prosi, bo żniwo wielkie, a robotników mało. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć na to uderzenie miłością Boga człowieka. Jezus uderza miłością swoją o nasze serca. A trzeba zareagować. Gdy serca są kamienne, to ta reakcja wydaje się być bardzo trudna. I my absolutnie zdajemy sobie sprawę, że po naszej modlitwie pokutnej nic spektakularnego się nie stanie. Że nie będzie nagle dużo powołań. Zostawiamy to miłosierdziu Bożemu. Pokornie, pokornie tylko prosimy. Mamy prawo prosić, bo Pan Jezus mówił, proście Pana Żniwa, proście. Gdy chodzi o inne sprawy, takiego nalegania ze strony Pana Jezusa nie było. Proszę Pana Żniwa, żeby wysłał robotników na swoje żniwo. I dlatego prosimy, błagamy, modlimy się pokornymi środkami.
Właśnie tak, jak podpowiada wschód chrześcijański. Panie Jezu Chryste, miej litość żadnym grzesznikiem. Modlitwa ludzi wschodu każe oddychać imieniem Jezus. My oddychamy. Święty Jan Paweł II kazał nam oddychać imieniem Jezus. W jaki sposób? Napisał encyklikę Rosarium Virginis Mariae, czyli list, ściśle mówiąc. Odmawiać różaniec z tym akcentem na słowie Jezus. Kazał nam rozbudowywać to słowo nawet. I my właśnie w tym duchu z różańcem. Z tym akcentem Jezus oddychamy, idziemy, wołamy, błagamy. Człowiek jest istotą wolną. I tu jest ten największy problem duchowy, a mianowicie wiara, że Bóg każdej modlitwy wysłuchuje, ale wolności nie gwałci. Wolność to jest tak wielka rzecz u człowieka, że Bóg ją szanuje. Wolność. Na tym polega właśnie to, że Bóg jest miłością, że szanuje wolność człowieka. I człowiek jest wolny. I tu mamy jako teologowie wielki problem. Jak to pogodzić z wszechmogącym Bogiem? Jak pogodzić wolność właśnie z tym, że jednak Pan Bóg nam uderza i porusza w człowieku? Tak jest. Nie wiemy jak. Naprawdę nie ma teologa, mędrca chrześcijańskiego, który by wytłumaczył właśnie to, że człowiek jest wolny i Bóg szanuje wolność, bo kocha. A przecież ma wpływ jakiś na tę wolność, bo gdzie jest wszechmoc Boga? Ufamy, że chociaż Bóg szanuje wolność tych młodych chłopaków, wolność tych młodych dziewczyn, to jednak jakoś potęgą swojej wszechmocy może uderzyć w serce i może być odpowiedź. Czym jest jednak problem? Święty Jakub, Ewangelia dzisiejsza, nam ten problem rozwiązuje. Taka piękna ta Ewangelia. Mama prosi, żeby synowie byli wielcy, żeby siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Pierwsi ministrowie, premier, prezydent, Królestwie Bożym, ważni, ważni. A Pan Jezus mówi, nie wiecie o co prosić. Matko, dobra mamo, Salome, nie wiesz o co prosi. No ale synowie się utożsamiali z prośbą matki. I dlatego do nich Pan Jezus mówi, nie wiecie o co prosić. I tu tę zasadniczą sprawę Pan Jezus ustawił. A możecie pić z kielicha, z którego ja będę pił. Wiemy, kielich to męka, bo śmierć. Śmierć z miłości. Potraficie pić? Możecie? I tu wspaniali ci ludzie, ten Jakub przepiękny i ten Jan, razem zgodnie powiedzieli, a możemy? Tym słowie się mieści. Właściwie wszystko dla nas. Możemy. Możemy znaczy chcemy. Musimy. Działamy
na swoją wolność, na swoją energię duchową, czyli wolę. Chcemy, musimy, możemy. Pan Jezus widział i tego Jana ukochanego, że będzie się mordował na tej wyspie Patmos z wężami, będzie się obcował w okropnych warunkach, będzie, bo będzie potrzebny Kościołowi, dogorywał lata całe. Ale widział Jakuba pierwszy, za czasów Heroda Agrypy, pierwszy przeleje krew za Chrystusa. Apostoł męczennik, wielki Jakub. I dlatego tak bardzo świat, nie tylko Hiszpania, ale cały świat tak bardzo ukochał świętego Jakuba. Do niego pielgrzymuje kilometrami, kilometrami. Świat pielgrzymuje do Jakuba. Bo Jakub się okazał wielki. No najbardziej w tym procesie islamizacji Europy. Hiszpania była w niewoli. Półwysep był opanowany już przez Arabów. Błagali Hiszpanie Jakuba, Jakub się objawił na koniu, jak Hiszpanie wierzą. Wypędził Maurów, uwolnił Hiszpanię, uratował Europę od islamizacji. Zapowiadają dzisiejsi futurolodzy, że za 30 lat, nawet mówią 40, Europa będzie islamska, jak się coś nie stanie. To na pewno jeden proces, ale inny, gorszy, który grozi świat, to jest bezbożność. Utrata wiary. Ludzie postanowili, że pójdą do niczości po niczość. Do niczości po niczość. I są taka swobodna niewiara. Człowiek mówi, jestem Bogiem, innego Boga nie potrzebujemy. Człowiek się nazywa Stwórcą. Tak doskonale, pięknie papież Benedykt opisał, zanalizował. Człowiek się nazywa Stwórcą. Ale w tym jest tragedia, bo do czego to wszystko prowadzi? Święty Jakub, jak bardzo wołamy do Niego o moc, o wiarę. Musi być wiara. Nie ma wiary. Wiara się gubi. To jest najstraszniejsze. Za brakiem wiary zginiemy. To, co Piotr powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Powiedział do Jezusa. Ty masz słowa życia wiecznego. Do kogo pójdziemy i po co? Niestety świat nie wiadomo do kogo idzie, nie wiadomo po co. Do czego zmierza ten szaleńczy jakiś ruch Europy, świata, którego uczestnikami jesteśmy. A wyrazy tego, no, papież Benedykt mówi, no, kryzys duchowieństwa to jest problem. Straszne zagubienie się uniwersytetów. Ci rządzą rozumem, światem rozumu. Zadali na bezbożność, na niewiarę. Uniwersytety bogowie. No i zatem idzie to, co
co jest przemądrzalstwem, pogarda rodziny, pogarda wychowania, bezbożność, aborcja, eutanazja. Człowiek się wyniszczy. Właśnie, wśród tych wielu rzeczy papież mówi, to jednak to duchowieństwo. Ono nie może jakby tego, co jest nadzieją, choćby nie wyrażano słowami, nie może tej nadziei zawieść. Musimy się nawrócić. My tu pokornie księża to wyrażamy. Organizujemy te pielgrzymki. Płaczemy jako znak taki. Chcemy się nawracać. No i chcemy, żeby się nasza młodzież obudziła. Chcemy uderzyć w serca młodych. Do Matki Boskiej, poratunek. Najbardziej do niej. Ale też do Jakuba. Ale też do Zygmunta. Pogodnika. Oto nasza pielgrzymka. Matko Boska, ratuj. Święty Jakubie, daj siłę, byśmy mogli, byśmy chcieli. Daj mocne zęby. Czy umiesz się modlić wszystkimi zębami? Ksiądz Jan Twardowski pyta. Siła woli. Czy nasi młodzi potrafią się modlić wszystkimi zębami? Jak tego nie będą umieli, nie odpowiedzą na powołanie. Wołamy, błagamy. Daj nam robotników, daj nam ludzi z powołania, daj nam odpowiedzi na powołanie. Módl się za nami, Matko Boża, któraś najidealniej odpowiedziała na powołanie przez swoje fiat. Tak, Boże. Módl się za nami, święty Jakubie, ktoś z taką mocą powiedział, możemy pić kielich Twój, Jezu. Modlę się do wszystkich świętych, Częstochowy, na czele świętym Zygmuntem. Módlcie się za nas o powołania kapłańskie i zakonne.